to tak sobie lata tutaj, o. Tutaj się... Ty, ale ta już jest większa. Filip, bierzemy tą czy tą? Proszę bardzo. Ojo, zobaczcie. Tu... No, nie! Dzięki wielka ekipa za to wielgaśne wsparcie, które mi dajecie. Ale bałagan, nie? Ale z drugiej strony bałagan, można powiedzieć, twórczy. Słuchajcie, dzięki wam i dzięki wsparciu na Patronite udało się zaupgradeować nasz komputer. Dzięki wielkie Rafał za przysłanie grafiki, bardzo fajnej grafiki, no i ogromnego zasilacza, który to wszystko nam obsłuży. Zaczynamy dzisiaj pierwszym filmikiem z nad wody, będzie to Motława. Natomiast ja bardzo serdecznie dziękuję patronom na Patronite, dzięki którym udało się ten komputer zupgradeować, bo no wydałem na niego prawie 5000 zł. Także wszystkie zaskórniaki z całego roku, co gdzieś się uzbierało, wsadziłem w ten komputer. Powiem tylko, bo będzie z tego film z 55 minut, bo tyle się renderuje taki standardowy film, renderował. Na tą chwilę zeszłem do jakichś 7. Jest różnica, nie? Naprawdę jest różnica. No i mega różnica jest w samym robieniu tego filmu, bo po prostu siadam i robię. Nie myślę o tym, że tutaj trzeba dużo przygotowywać, że to wcześniej musi proxy się zrobić i tak dalej, i tak dalej. Minus jest tego taki, że przy przenosinach najprawdopodobniej uszkodziły mechanicznie dysk twardy, na którym były te wszystkie wstawki. To wiecie, gdzie ja tam mówiłem, kajak wędkarski, Morska TV prosi i tak dalej, i tak dalej. Okej, słuchajcie, zaparkowaliśmy pod samym mostem zielonym, tam zresztą on jest niedaleko, natomiast opłaty, nie? Tak żebyście widzieli, od 9 do 20, poniedziałek, niedziela, czyli cały tydzień niestety w kółko, takie coś dla nas jest 20 zł, no bo będziemy na pewno dłużej niż 3 godziny, no i 5,50 za każdą godzinę, czyli ty, da się przeżyć, co? No, nie jest źle. Nie jest źle. Jeżeli chodzi o miejsce do zaparkowania, to słuchajcie, ich jest dużo. Ja się tak trochę wkopałem, bo tam mamy tam, nie wiem, z 20 metrów tamtą stronę. Ale zobaczcie, są wszędzie. Natomiast, żeby wjechać do tej strefy, była taka informacja, że trzeba mieć jakąś kartę, nie? Widziałeś to, Julo? Było, ale tam... Coś nam tak mignęło, nie? Także kto wie, czy tak nie jest, żeby tutaj wjechać, to trzeba mieć coś, nie? Ale z drugiej strony, tak jak się patrzy na rejestrację, a tutaj nasza, to nie wiem, co by tam trzeba było mieć, nie? Tak, kartę mieszkańca. Dobry. Siedeczka. I co tam? Nie wiem, to naszym przyszłym. Tak, tak jak my. Trzy rzuty przed wami jesteśmy. Trzy rzuty przed wami. Dobra. Tutaj dzień dobry młodzież. Cześć. Żółwik. I mamy Jarka. Cześć. Cześć Jarek, Żółwik. I co tam opowiadaj? No, byłeś wczoraj tu? Byłem wczoraj. Bardzo brudna woda jest. Bardzo brudna. Ledwo co widać. Aha. Coś tu wydłubałem. Jakiegoś okonia niedużego sandacza. Aha. Trochę podbijanie, trochę szuranie. Ale ciężko będzie coś tu wydłubać teraz. Ta woda jest bardzo wysoka i bardzo brudna. No dobra, pocztą pantoflową dostaliśmy coś takiego z napisem Michał. Domyślam się, że to od kolegi Marka. Filip, czyń honory, otwieraj. Zobaczymy, cóż to tam jest. Jak zapakowane, ty normalnie. Co my tu mamy? Jarek, chodź opowiadać. No i patrz, i będziesz miał teraz zaczep przez to. Cóż, no, nowe przynęty fajne, widzę. To są chyba te nowe, co on na necie teraz ostatnio pokazywał, nie? Połączenie tamty jeszcze z jakąś inną przynętą. Może być niezłe. Dobra, weź Filip tutaj to porozkładaj. Słuchaj, sporo tego. I to są te tamty, o których ty cały czas gadasz, nie? Znaczy no, wariacja na ten temat, nie? No bo końcówka jest troszeczkę inna, więc... Aha. Fajne kolory. Dobra, ale słuchaj, to, że to jest taka dziwna dosyć przynęta, bo ona nie imituje jakiegoś takiego naszego robaka, jak ja to lubię na glizdę łowić, to mimo wszystko ryby w to walą? Tak, to się na strągi będzie fajne i no, konia będzie fajne i sandacz na to weźmie i flądra. Czyli tutaj dzisiaj, jak mówimy w Gdyni, Gdańsku znaczy się, to co ty byś zastosował przy takiej mętnej wodzie? Bo dzisiaj mamy no taką wodę no porostopową wręcz, nie? Wiesz co? Coś niedużego teraz mam na haczyku i coś, co tam bardziej szuram po dnie. Mhm.
można ustalać z białym kolorem tutaj albo z takim. No właśnie, bo teraz jak jest taka woda mega mętna, to faktycznie takie jaśniejsze kolory, wszystko żeby było bardziej widać? Ale dzisiaj jest bardzo brudno, więc one ciutkie będą lepiej widziane prawdopodobnie, ale to mówię, dzisiaj jest po prostu kawał z mlekiem prawie. Ten wygląda sympatycznie, nie? Ten jest sympatycznie, bo ten biały chyba aż za mocno w oczy wali, co? To na tak... Spróbuj na dropie na przykład tą podać. Zobaczymy, czy coś tutaj... Nie szczególnie potem, jak będzie troszkę ciemniej, nie? Gdzie sondaż powinno odpalić. 6-centymetrowe to jest optymalna długość? Na sondacza? Ja bym chciał większe właśnie. Nie ma większych form, ale wolałbym trochę większe przynęte. Jeżeli to miało już pod sondacza typowo, to 8-9 centymetrów spokojnie. Dobra, ale okoń też to walnie, tak, nie? Tak, jak najbardziej. Strągi na to też bym brał. No fajnie zrobiona przynęta. Dwukolorowe zawsze mi się podobają. Tu też takie fajne przejście z takiego, nie wiem jak to nazwać, jasnego brązu do brązu konkretniejszego. Ale brzuszek też zobacz, nie? Tak jeszcze jest taki ciemniejszy, no. To co Filip, bierzemy tą czy tą na hak? Niebiesko. Niebiesko. Tak jest, bo morska ekipa to niebiesko. No i dzięki Marek za super przynęty. Będziemy je testować w tym sezonie. Te przynęty od Marka mi schowasz, ale najpierw wiesz, może zróbmy miejsce, to musisz wyciągnąć tam co nieco. Z głównej, rozumiem. Tak, z tej głównej, no. O. Dobra, wyciągam. Tak jest. O, niespodzianka, masz ćwór. Ja tam nic innego nie noszę, nie? To jest po prostu... Dobra, jestem wymianka. Tak, chodzącą lodówką. Uzbrajamy teraz to i będziemy lecieć się, co takie widzisz. Morski full zero. Morski full funduje świąteczne posiłki. Wielkanocne świąteczne posiłki. A my tu mamy, zobaczcie, śnieg. Co my tu mamy? Ojej. Bardzo dobrze. Spotkaliśmy lokersów. Adam tam właśnie i grzebie, masz coś tam? I Adriana mamy, o. Tak, o takie. To są zero problemu, zobaczcie, 100% satysfakcji, no, zero problemu. I teraz coś będzie z tego. Jak to było, Julo? Bo tutaj był kolega z Trzewa i nałapał, a my tutaj chodzimy i nic. No tak, tylko po pierwsze było cieplej, było ochłodzenie. No, dzień do dnia jest nierówny, więc to nie babata. Dzisiaj jest dużo brudniejsza woda, z tego co widać. No i się dużo chłodniej zrobiło. No, a był kolega na początku tygodnia, no to dużo koni połapał. Później na drugi dzień też tam coś powędkowali. Pozdrawiam Bartka, młodego. Tak, widzieliśmy. Pierwszy raz był, nie? Tak, pierwszy raz na spinningu. Tak. No i złapał. Miał świetnego nauczyciela. Także też mi zależało, żeby był kolega, który się zna na rzeczy i podpowie młodemu adeptowi. Także trzymamy kciuki i się rozwijaj dalej. To dopiero początek. Początek, co my dla ciebie szykujemy, także przygotuj się. Zachorujesz, choć widziałem wiesz, po zdjęciach, że chyba już zachorował. On już zachorował, tak. On już go spinning łyknął, teraz jeszcze chyba tylko spinningowanie w rzece, bo tutaj też jest zapalony na to, więc, więc tutaj no, w sumie oczekiwanie na to, żeby stany wód się zmniejszyły, no bo są niestety nawet alarmowe przekroczone. Jak wczoraj zerkałem na rzekach tutaj w naszej okolicy. Przejrzystość wody, zobaczcie, masakrycznie słaba, nie widać w ogóle przynęty, zobaczcie, jest tu. Ile ją widzimy? Nie wiem, 40 cm chyba max. Ale ja się zastanawiam, czy ta jasna przynęta mimo wszystko nie jest aż za jasna, także zmienimy ją delikatnie. Taki fajny ten ogonek, taki pypeć niebieski, fajny akcent. Także jak nic nie wierzę, to żeby też ładnie wyglądało. Filip proponuje na obrotóweczki. Zobaczcie, to są te same obrotóweczki, co spadają z sufitu dla was. Spoko sprawa, natomiast ja mam dropshota i nie chciałbym tutaj go jakoś zmieniać. Więc myślę, że tu strzałem w dziesiątkę. Może być coś takiego, z tego względu, że mamy ten jasny taki ogonek. Ale ogólnie kolorystyka jest zachowana taka, no bym powiedział, naturalna. Czyli mamy tą kolorystykę takiej naszej glizdy, a ogonek może być takim fajnym celownikiem.
Całą resztę z powrotem ładujemy do plecaczka, bo te przynęty, które ja używam tutaj, one też spadają z sufitu i tutaj ubiegnę wasze pytania, bo raz mieliśmy takie zapytanie, bo ja to mówię co którąś debatę, natomiast jakbyście dostawali takie paczuszki chociażby od Fishboya, gdzie brakuje jednej sztuki, bo jest po 6 pakowane, a chłop dał 5, to znaczy, że właśnie to wasza jedna brakująca sztuka, bądź czasami dwie, jak łowimy w kilka osób, jest Filip, jest Jarek, Julo, no Julo jest tam daleko, więc teraz go nie poczęstowałem, to wtedy brakują 2-3 na przykład sztuki, nie? Także one po prostu wzięły udział w telewizorni, także jest ok. Wy macie przynęty, też możecie potestować je. Nie, a zawsze tam parę sztuk idzie do wywiadu. Zobaczycie sobie filmik, jak tutaj kajaczkiem przypływam. Nie wiem, czy przy tym stanie wody byłoby w ogóle możliwe przypłynięcie kajakiem. Był na pewno niższy stan wody. Natomiast ta woda czasami sięga nam tego betonu, że tego betonu nie ma. Także dzisiaj jeszcze nie jest tragicznie. Bywało kiedyś gorzej. Zrobimy tak, bo Adam ma już doświadczenie. Adam, weź tutaj dla państwa jednego wyciągnij morskiego fuwa. O Jezu! To już widzieliśmy tego morskiego fula. Ten pan właśnie dzisiaj poprosił mnie o rękę na molo Brzeźno. Proszę bardzo. O ja, zobaczcie. Tu, no, nie! Głos pana od razu poznałem. A ja taki bez kapelusza dzisiaj. Na co tutaj biorą te sondacze? Jak one biorą? Tu masz, zobacz, takie coś. Czyli tu jest obciążenie. Tak. Tu mamy krętlik przelotowy, bo sobie zobaczcie, to tak sobie lata tutaj, o. W sumie w bardzo ograniczonym zakresie, gdzieś tak 30 cm. Wystarczy, bo i tak uciąg jest na tyle duży, że wszystko jest zblokowane. Chodzi o to, żeby zastać mogły swobodnie. Dobra, a tu mamy, zobaczcie, naszą przynętę i tutaj już żadnej śruciny nie ma. Ona sobie swobodnie dynda. I to jest naprawdę takie dobre? No, z lekkiego podbicia, delikatnie idzie coś w stylu bocznego troka, tylko że na samym dnie. Tak. Lekkie podbicie, bardzo powolny opad, kołyszący. No i dzisiaj działa. Dobra, ale powiedz mi, dlaczego tutaj musi być, to tak musi latać? Dlaczego? Co to daje nam? Mam bardzo miękki kijek i wolę mieć trochę więcej czasu po zassaniu przynęty na zacięcie. Więc one swobodnie zasysają, bez żadnego oporu z ciężarka. I dzisiaj widziałem, że generalnie trochę lepiej się to sprawowało niż umieszczenie tego ciężarka na twardo. No tak, no bo zobaczcie, mamy taką sytuację, że powiedzmy, że ten ciężarek jest, załóżmy tutaj, w tym miejscu i teraz nam ryba weźmie, no to ona jest w stanie tutaj nam zasysać. Z drugiej strony my też jak zacinamy, to zobaczcie, my nie musimy przenosić tego ciężarka, nie? Nawet jak on by tam gdzieś na dnie był, my nie musimy tego przenosić, ponieważ my damy radę ten odcinek zaciąć po prostu tak na szybko. No i dobra, jakie kolory tu u was? Ostatnie dni niebieski. Niebieski, June bug. Coś takiego. Coś takiego. Kolega dzisiaj sporo na kameleony motoroile, takie z zielonkawym połyskiem. A, no. No i dobra, haki też niewielkie, zobacz. Coś... Tu jest mały offsetowny, ale to jest kijek do 7 gram, tutaj nic większego nie jestem w stanie wbić. No. Myślałem, że dzisiaj okonie będą lepiej współpracować, więc wziąłem lekki kijek. Dobra, ale słuchaj, tak, po pierwsze mamy wysoki stan wody, a po drugie ta woda strasznie brudna, to nie przekreśla brania ryb, ale jednak nie utrudnia przekreśla mocno. Sandacze generalnie dzisiaj dosyć mocno patrolują, więc jak się pojawią w łowisku, to reagują dosyć agresywnie na przynęty. Jeżeli chodzi o konie, bardzo nie mrawo dzisiaj. Dzisiaj nie mrawo. Dobra, ja bocznym trokiem jestem w stanie w ogóle coś zdziałać? Jak najbardziej. A na dropshotę? Na dropshota ja dzisiaj nie miałem nawet jednego brania na dropa. No właśnie, ja tak chodzę i właśnie też nie mam. Tak nic się nie działo. We wtorek na dropa dosyć ładnie brały sandaczyki i kilka okoni, ale dzisiaj nie. 13 metrów długości, 4 metry wysokości, nie, 4 metry szerokości, 7 wysokości, o tak. Ponad 1500 koni mechanicznych, całkiem niezła jednostka napędowa do hulajnogi, do hulajnogi. Ciśniemy, tutaj mam oczywiście sołdek, no a gdzieś mi się znowu zgubił mój syn. Jak Filipa puścić, to on leci, no i go nie ma, choć już trochę zmarznięty jest. Julo. Takie kolory robią tutaj robotę teraz, przy tej brudnej wodzie, wiesz? Tak. No, tutaj dostaliśmy takiego killera. No, oczywiście krewetkę. No, Julo zawsze z krewetką, to jak jest. Zapał węgorza gdańskiego.
co to jest? A to dobra, tak. Opaska, wiesz. Z budowy. Z budowy, no. Ewidentnie. Dobra, jak sobie tak z Filipem chodzimy. Jesteśmy tutaj na Marinie w Gdańsku. To żeśmy gafę zrobili, bo zobaczcie, tam jest parkometr, jest zaznaczony na czerwono, czyli tutaj też jest strefa czerwona, czyli ta najdroższa, nie? Myśmy troszeczkę dalej zaparkowali, pomimo tego tam też jest strefa czerwona. Czyli dla nas tutaj wędkarzy, no można by byłoby tutaj zaparkować, jak to jest na 3 godzinki, 3 godzinki 20 zł drogo. No ale wiecie, różnie to bywa. Dzisiaj z nami jest Julo, który gdzieś tam kuśtyka. Temu no trochę bliżej chciałem zaparkować tego mostu zielonego i ogólnie tutaj gdzie się spotykamy. Tutaj. Ty, ale ta już jest większa. No wymiar jest 30 cm na górę. Ło, ale fajnie walczy. Ona jest duża. My próbujemy podbierak. Tak jest, dobra, mamy ten nasz podbierak, zobaczcie, przepiękny. Jakbyśmy mieli coś większego, nie? Okej. Okay. Słuchajcie, no piękny podbieraczek. Można go sobie teraz tak chować od razu, o. I nagle mamy mały podbieraczek. Czemu? Aha, bo jeszcze ta sekcja. Proszę bardzo, jest. Tutaj nam się wyhaczyła. Piękna rybeczka. Słuchaj, co z tymi setrami jest? Bo ty mówisz, one tak nie za bardzo smaczne, można je do bolenia porównać, tak? No, próbowałem, mnie osobiście to nie smakuje. Aha. Więc... No dobra, ale mają ości tyle co boleń, czy po prostu smak jest taki słaby? Nie, no wiesz, no i ma ości i smak moim zdaniem jest taki. Nie jest to ryba, że tak powiem, pierwszego sortu. Jak w Orłowie byliśmy kilka razy, to mówiliście, żeby zainstalować aplikację Skycash. No i coś takiego zrobiłem. Wygląda to tak, zobaczcie. I to jest fajne, że w każdej chwili możemy zatrzymać naliczanie kosztów. I to teraz zrobimy, nacisnę zatrzymaj. Łapy zamarznięte, zatrzymaj. I zobaczcie, zatrzymaj parkowanie. Tak, zatrzymaj. I sru, i w sumie wsio. Tak jak widzieliście, nie zużyliśmy tych 20 zł nawet, także spoko. Czyli byliśmy niepełne 3 godziny i płacimy za to, co fizycznie żeśmy wykorzystali. Niezłe.